Miło mi Państwa powitać. Moim gościem jest dzisiaj pan Wiesław Szczepański, radny Sejmiku Wielkopolskiego. Witam. Witam panią, witam państwa. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszynie i Szpital w Kościanie będą miały nowe statuty. To jest temat, który pojawi się na sesji Sejmiku. Tak, na tej sesji pojawi się temat zmian statutu nie tylko tych dwóch placówek, ale znacznej części szpitali i również wszystkich Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W związku z tym, że nastąpiły zmiany w prawie, że jest dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów, dokonujemy zmian w statutach i Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, ale również Centrum Doskonalenia Nauczyciela w Lesznie. Żaden z tych projektów statutu nie budził kontrowersji, został przyjęty jednogłośnie przez zarówno Komisję Zdrowia i Komisję Kultury i myślę, że nie będzie tutaj żadnego problemu, żeby te dwie placówki miały zmieniony statut i funkcjonowały już w nowej strukturze organizacyjnej. Ale te zmiany to są jakieś takie duże? Nie, zmiany mają charakter kosmetyczny, one de facto to jest nowy statut, ale nie zmienia wiele, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej placówki, o jakieś kwestie personalne czy organizacyjne. Jest to dostosowanie do obecnego prawa. Jest nowość, ponieważ leszczyński radny Marek Goryniak trafił do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Tak, na tym posiedzeniu wymieniamy również w wielu placówkach zdrowotnych, w wielu szpitalach społeczne rady. One są związane z tym, że pan wojewoda podjął decyzję o odwołaniu swoich przedstawicieli. Mówię stricte swoich, dlatego że w tych naszych 23 placówkach, w których mamy społeczne rady szpitali, dzisiaj przedstawiciele wojewody byli jeszcze przedstawicieli z nadania poprzedniej koalicji rządowej. No, parę osób niestety w okresie tego 2 lat, można powiedzieć niecałych 2 lat funkcjonowania sejmiku i powołania społecznych rady, zmarło. Tak było w przypadku naszego członka społecznej rady w Poznaniu, pana Marka Kamińskiego, byłego sekretarza Rady Wojewódzkiej SLD. W związku z tym pan wojewoda podjął decyzję o odwołaniu swoich przedstawicieli, wskazaniu swoich i wymieniamy również osoby, które, jak mówię, w sposób naturalny odeszły z tego świata. No i tutaj mamy w Lesznie przykład, gdzie pan wojewoda podjął decyzję o odwołaniu swojego przedstawiciela, pana Olafa Wiśniewskiego, który był z jego rekomendacji i na to miejsce zostanie powołany na tej sesji pan Marek Goryniak. Myślę, że to jest jeden z elementów, chyba, o który zabiegał pan prezydent Borowiak, mówiąc, że miasto nie ma swojego przedstawiciela, bo w końcu osoba, która jest z koalicji współrządzącej, mówię w cudzysłowie, w Radzie, będzie w szpitalu, będzie przedstawicielem wojewody i no nie będzie można mówić, że nie ma się wpływu, nie wie się o tym, co się dzieje w szpitalu. Dofinansowanie dla podmiotów z naszego regionu, jeśli chodzi o turystykę i kulturę, kto dostanie te pieniądze? Znaczy, na tym posiedzeniu sejmiku również rozpatrujemy kwestię dofinansowania poszczególnych gmin, ale również podmiotów, w zakresie, po pierwsze, wsparcia w zakresie turystyki i również na tak zwane prace konserwatorskie. Jak Państwo pamiętacie, ja w zeszłym roku mówiłem o ilości kościołów i jednostek, które dostały dofinansowanie. Dzisiaj przekazujemy 66 tysięcy na wsparcie turystyczne i wśród kilkudziesięciu wniosków, które zostały zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego, do Departamentu Turystyki, zostało pozytywnie zakwalifikowanych, zostały 4 wnioski. Wśród nich jest wniosek Urzędu Gminy Kościan. Jest to kwota 22 tysięcy złotych z przeznaczeniem na budowę pomostów dla kajaków na terenie gminy Kościan. Natomiast druga znaczna już kwota, to jest kwota 902 tysięcy złotych, została przeznaczona na prace konserwacyjne. Ona jest podzielona na dwie pule. Jedna duża pula to jest ponad 790 tysięcy przeznaczona na tak zwane zabytki sakralne, czyli modernizację bazylik, kościołów, klasztorów. Druga kwota, niewiele ponad 100 parę tysięcy złotych, to jest dofinansowanie jednostek, które mają charakter jednostek użyteczności publicznej, czyli przede wszystkim albo budynki będące we władaniu powiatu, we władaniu gminy. W tej drugiej puli, mniejszej 100 tysięcy, 20 tysięcy złotych otrzyma Rydzyna na remont ratusza. Natomiast jeśli chodzi o tą pierwszą pulę, czyli obiekty sakralne, tutaj liczba naszych placówek jest większa. Ja przypomnę, że w poprzednim roku ponad 40 tysięcy dawaliśmy na bazylikę na Jasnej Górze
na Świętej Górze w Piaskach. Dzisiaj jest kontynuacja tego, to jest 20 tysięcy złotych. To jest na modernizację ołtarza, jak dobrze pamiętam, w klasztorze Bonifatrów w Piaskach. To jest również kwota na modernizację kościoła w Czerwonej Wsi. To jest kwota na modernizację chyba bodajże ołtarza w Oporowie, gmina Krzemieniewo. To są pieniążki również, to są kwoty między 12 a 20 tysięcy. To jest również kwota na około powiedzmy 12 chyba tysięcy na remont również kościoła w jednej z wiosek na terenie gminy Śmigiel. Także ponad 100 tysięcy złotych trafia do placówek w naszym regionie, znaczy do kościołów w naszym regionie. One są traktowane jako obiekty zabytkowe, w związku z tym jest to wsparciem, jak powiedziałem, obiektów sakralnych i obiektów użyteczności publicznej. A na tej liście jakieś projekty z Leszna były, czy nie? Nie, nie było w tym projekcie z Leszna. Są, jak już powiedziałem, na tym liście jeden projekt z gminy Krzemieniewo, to jest Oporowo, i jeden projekt z gminy Rydzyna. Nie ma wśród tych wniosków obiektów z terenu Leszna. Nie wiem, czy parafie, czy też miasto nie składało takiego wniosku, trudno mi w tej chwili opowiedzieć. Mogę o to zapytać na najbliższej sesji, czy która odbędzie się 25 kwietnia, czy wśród tych wnioskujących były jakieś podmioty, czy przedstawiciele z terenu Leszna, zwłaszcza, że na te dofinansowanie mogły w ramach tych jednostek użyteczności publicznej i czy obiektów sakralnych mogły otrzymać również i zabytkowych, nie tylko sakralnych, bo też mamy przykład, że bodajże jest jeden pałac, który jest modernizowany, również otrzymał wsparcie chyba w kwocie 20 tysięcy złotych, że można było składać o to wnioski. Czy miasto Leszno, czy parafie leszczyńskie składały, trudno mi powiedzieć, no warunek jest jeden. Ta druga strona, czyli parafia, miasto, musi mieć środki własne na to, żeby dofinansować, dlatego że te kwoty, które dajemy, są czasami kwotami symbolicznymi, niewystarczającymi na pełen remont, ale no, jest to jakieś powiedzmy wsparcie. Wykonanie budżetu za 2015 rok, czyli sesja absolutoryjna. Tak, no jako przewodniczący komisji chciałem powiedzieć, że odbyliśmy już 4 posiedzenia komisji dotyczące przygotowania do podjęcia decyzji o wniosku o udzielenie absolutorium bądź nieudzielenie. No, powiem w ten sposób, patrząc na rozkład sił w komisji, komisja liczyła poprzednio 5 osób. Mieliśmy pewne zawirowania po podziale Komisji Zdrowia na Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej, gdzie Prawo i Sprawiedliwość między innymi groziło tym, że może wyprowadzić swojego przedstawiciela z tej komisji. Koalicja rządząca, czyli PSL, PO, dołożyła jeszcze jednego członka komisji rewizyjnej, w związku z tym dziś komisja rewizyjna liczy 6 osób, z czego 4 jest z koalicji rządzącej, 2 z opozycji, więc arytmetyka jest nieubłagana. W jakimkolwiek przypadku wniosek o udzielenie absolutorium zostanie zaopiniowany pozytywnie przez komisję. Oczywiście no, uwagi są i pojawiają się na pracach komisji. Patrząc na ten budżet, który dzisiaj mieliśmy, mówię o roku 2015, to budżet po zmianach, planowana kwota to wydatki 140 milionów, jeśli chodzi o dochody 120 milionów. Natomiast rzeczywiste wykonanie tego budżetu to jest, jak dobrze pamiętam, dochody 115 milionów, wydatki 40 milionów. Można łatwo zobaczyć, że mamy prawie 75 milionów nadwyżki. W związku z tym ta nadwyżka zostanie przeznaczona częściowo na wykup obligacji i spłatę odsetek od wcześniejszego części kredytu. No a część tej kwoty zostanie przeznaczona jako nasz wsad własny dla środków, które już są środkami przez nas aplikowanymi w ramach WRPO. Nie ukrywamy, że ten budżet roku 2015 no, nie był zły, patrzę w układzie naszego regionu. Dlaczego? Dlatego, że w tym budżecie, jak Państwo pamiętacie, olbrzymia kwota pieniędzy, prawie 10 milionów złotych, to były pieniądze, które wsparły Leszczyński Szpital po raz pierwszy w zakupie sprzętu. To były pieniądze również na jego modernizację. To była co prawda niewielka kwota, bo chyba, jak dobrze pamiętam, 120 tysięcy na naszą placówkę w Osiecznej, ale ona pokazywała sygnał po zawirowaniach
z tym, że miała być połączona z Leszną, że jednak będzie samodzielna. To były pieniądze również na przygotowanie koncepcji budowy obwodnicy Gostynia. To będzie największa inwestycja, która będzie w kolejnych latach realizowana w ramach środków unijnych na terenie naszego rejonu. Mówimy o drodze 4x4, czyli tej obwodnicy Gostynia biegnącej od Śremu na Rawicz. No i powiem, że patrząc na środki, które tam mamy, największe wpływy to były wpływy z podatku CIT. Natomiast największe wydatki to infrastruktura, kolej, drogi, komunikacja autobusowa. Pan tak delikatnie zaznaczył, były uwagi. To jakie ma pan uwagi? Znaczy, były uwagi przede wszystkim do Departamentu Zdrowia, dlatego że nasze badania pokazują, że jednak te pieniądze były w różny sposób wydatkowane. Myśmy już w poprzednim, udzielając absolutorium w poprzedniej kadencji, poprzednim rozdaniu budżetowym, wskazywali na potrzebę utworzenia jednak departamentu, który zajmowałby się nadzorem nad spółkami. Jednak dzisiaj Urząd Marszałkowski zawiaduje chyba około 10 spółkami, które zajmują się różnymi rzeczami działającymi w sferze usług publicznych i okazuje się, że ten nadzór, nie, delikatnie mówiąc, nie jest prawidłowy. To jest efekt tego, co mieliśmy, postępowanie prokuratorskie w stosunku do prezesa spółki Szpitale Wielkopolski o niegospodarność, my to tak nazywamy, prawie 400 tysięcy złotych zostało wydatkowane na cele, których nie powinno być wydatkowane. No ale dzisiaj wskazujemy również na fakt, że nie w sposób, są pewne uwagi do funkcjonowania kolei wielkopolskich. Przypomnę, że koleje wielkopolskie w roku 2015 zwróciły dla Urzędu Marszałkowskiego ponad 4 miliony złotych, bo nadpłaciliśmy im za usługi, które nie wykonały w roku 2014, bo rozliczenie jest między grudniem 3.13 a grudniem 3.14. W tej chwili trwa audyt w tej placówce. To są kwestie związane z tym, że utraciliśmy kontrolę nad spółką Open, spółką szpitalną, która została sprywatyzowana, a jeszcze w grudniu ubiegłego roku Urząd Marszałkowski zawnioskował do sejmiku o podniesienie kapitału o jeden kolejny milion, po czym w marcu tego roku sprzedaliśmy udziały, więc de facto podarowaliśmy, można powiedzieć, nowym udziałowcom prawie 500 tysięcy złotych, ja to nazywam w cudzysłowie. I to są kwestie również tego, że w ramach spółki Szpitale Wielkopolski miano tworzyć Towarzystwa Ubezpieczenia Wzajemnego, do których namawiano szpitale, żeby przystąpiły. Powiem krótko, cieszę się, że Szpital Leszczyński, kierując się rozumem, nie przystąpił do tego podmiotu, dlatego że w grudniu ubiegłego roku, a więc w trakcie badania budżetu, Komisja Nadzoru Finansowego powiedziała, że wniosek, który złożyła spółka będąca własnością Urzędu Marszałkowskiego, nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i kategorycznie odmawia rejestracji takiego towarzystwa. No, z tego, co dowiedzieliśmy się na ostatniej komisji, prawie 130 tysięcy złotych kosztowały koszty przygotowania i z tego 115 tysięcy złotych to była kwota, którą obciążono szpitale, które zgodziły się przystąpić do takiego towarzystwa. Mogę powiedzieć jedno, te 115 tysięcy to mogły być pieniądze, które mogły być wydane na leczenie pacjentów w tych szpitalach, poszły na twór, który nigdy nie powstanie. A jeśli chodzi o podział wolnych środków, w takim razie będzie pan jakieś wnioski składał, jeśli chodzi tu o Leszno? Powiem w ten sposób, to nie jest w tej chwili na tej sesji podziału wolnych środków. Dlaczego? Dlatego, że my na tej sesji dopiero będzie można mówić o podziale wolnych środków, kiedy zostanie przyjęty budżet. Wykonanie budżetu. Budżet zostanie przyjęty na sesji majowej, więc najprawdopodobniej podział nadwyżki budżetowej będzie realizowany w miesiącu czerwcu. W związku z tym, jeśli by były jakieś propozycje ze strony naszych jednostek w ramach wsparcia, no to bardzo proszę o jakieś uwagi, może nawet sugestie Państwa widzów i słuchaczy. I wtedy taki wniosek może paść. Mamy jeszcze czas około miesiąca, bo te wnioski powinniśmy ewentualnie zaproponować je w miesiącu maju, tak żeby mogły przejść procedurę komisyjną. Natomiast sesja kwietniowa nie odnosi się jeszcze do spraw związanych z nadwyżką, bo o nadwyżce będziemy mówili po przyjęciu absolutorium. To jeszcze na koniec zapytam o sprawy związane z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Za Wami zjazd powiatowy. Tam się troszkę zmieniło. Tak, znaczy odbyliśmy zgodnie z tym, co
jest statutem. Najpierw, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy w styczniu kongres partii, na którym wybraliśmy nowego przewodniczącego, wiceprzewodniczących. I teraz rozpoczynamy procedurę wyłaniania władz w gminach, powiatach i województwach. Do 24 kwietnia powinny zakończyć się zjazdy powiatowe. 7 maja odbędzie się w Poznaniu zjazd wojewódzki, który wybierze nowego przewodniczącego, nowego sekretarza. Nowa Rada Wojewódzka zostaje wybrana na zjazdach powiatowych, dlatego że zgodnie ze statutem każda Rada Powiatowa na swoim zjeździe wybiera swojego przedstawiciela do Rady Wojewódzkiej. Rada Wojewódzka będzie w tej kadencji liczyła 44 osoby. Chciałem powiedzieć, że wśród tych 44 osób największą liczbę stanowić będą proporcjonalnie członkowie Rady z Leszna, dlatego że Leszno jako miasto, byłe miasto wojewódzkie, ma dwóch swoich przedstawicieli i również z mocy statutu radny sejmiku jest też członkiem Rady Wojewódzkiej, więc w tym przypadku trzech radnych wojewódzkich będzie, mówię w cudzysłowie, Rady Wojewódzkiej SLD będzie z terenu naszego miasta i powiatu. Wybieraliśmy nowe władze, koledzy poprosili mnie i koleżanki, abym ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego. Powiedziałem, że moja kadencja, to już chcę, żeby to była ostatnia kadencja, w związku z tym sekretarzem została osoba młoda, Tomek Kusior, który jednocześnie jest, jak Państwo wiecie, wybranym został przewodniczącym Rady Miejskiej, natomiast członkami Rady Wojewódzkiej są również Tomek Kusior i Oleg Ganowicz, czyli dwie młode osoby. Natomiast delegatami na zjazd już są osoby doświadczone, pani Grażyna Banasik, pan Ryszard Hań i pan Marek Ganowicz, ale to są tylko jako delegaci jadą na zjazd. Jeśli chodzi o, wybraliśmy również 14-osobową Radę Powiatową. Ta Rada Powiatowa zbierze się najprawdopodobniej do końca kwietnia, aby wyłonić 7-osobowy zarząd. Zdecydował Pan, że będzie to Pana ostatnia kadencja jako przewodniczącego, ale to co, tyle obowiązków, czy nie, stawia Pan na młodość? Znaczy ja stawiam na młodych, tak? Młodych. Mam już określony wiek, kiedy skończy się ta kadencja, będę miał już 60 lat. Myślę, że czas, żeby to były osoby młodsze, a oczywiście nie uciekam od doradzania tym osobom, które będą prowadziły partię. W związku z tym podjęliśmy decyzję, aby w zarządzie i w Radzie Powiatowej były już osoby młodsze, ale również, żeby te młodsze osoby powoli, jak to mówią, doszkalały się. W związku z tym mamy dwóch młodych członków Rady Wojewódzkiej. Osoby już, które pełniły funkcję, cofnęły się do drugiego szeregu. Na zjeździe podjęliśmy również szereg uchwał. Nie ukrywam, że przekonuję moich kolegów z Rady, aby na sesji Rady Miejskiej w Lesznie wprowadzili projekt dofinansowania in vitro. Ten projekt udało nam się ściągnąć z Częstochowy. Chcemy go przygotować. Myślę, że moja koleżanka i koledzy usiądą jako klub radnych, być może z nadwyżki budżetowej. Po prostu zaproponują, abyśmy również mieście w układzie, co robi powiedzmy dzisiaj PiS, walcząc z ustawą aborcyjną. Prawda? Być może zaproponowali takie rozwiązanie. Ale jak Pan sobie to wyobraża, ile pieniędzy na to by trzeba przeznaczyć? Znaczy, to nie są duże pieniądze, bo ja przypomnę, że przecież Częstochowa rozpoczynała od 200 tysięcy złotych. Chciałem powiedzieć, że taki projekt uchwały w ostatnich tygodniach przyjął Sosnowiec. Taki projekt uchwały w tej chwili jest przygotowywany i wprowadzony i będzie wprowadzany na najbliższej sesji w Łodzi. Nad takim projektem pracują również radni Poznania. No nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również w Lesznie mówić o tym, żeby w układzie, kiedy wiele rodzin pragnie dziecka, prawda, z drugiej strony mówimy o zagrożeniach płynących z tej ustawy, żeby jednak w mieście Lesznie również wyjść z taką propozycją. A myśli Pan, że to przejdzie? PiS jest w koalicji, no może nie w koalicji, ale z blisko mu z PL-18. Okaże się, więc komu po prostu jest na sercu to, żeby uszczęśliwić rodziny, te, które pragną naprawdę dziecka, a nie mogą go mieć. A jakie ma Pan rozeznanie, czy w Lesznie byłoby zapotrzebowanie na coś takiego? Projekt uchwały? Znaczy ja myślę, że to będzie kwestia konsultacji również społecznych, prawda? I pytań. Czyli chcecie takie konsultacje zrobić? Czy będzie miasto musiałoby takie konsultacje zrobić? Ja myślę, że powinno to zrobić miasto, tak? Powinno to zrobić miasto. Ja namawiam moich kolegów usilnie, aby z takim projektem wystąpili. Ten projekt trafiłby, rozumiem, na kolejną sesję majową, czy czerwcową? Wszystko zależy od tego, jak on będzie skonsultowany, bo nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy jako radni również skonsultowali się z Częstochową
Tam współrządzi, przypomnę, pan Matyjaszczyk, jeden z najlepszych prezydentów w kraju, ciągle wyróżniany. I myślę, że nie ma problemu, aby również miasto, jeśli zaakceptuje to, skorzystało z pomocy urzędników w Częstochowie. Nie będzie fali jakiejś oburzenia, być może dyskusji. Czyjego? Nie wiem, może dzisiaj no chyba, społecznej chyba fali. Chyba konserwatywnych radnych, prawda? Może tak być. W każdym razie zobaczymy. Czekamy na taki projekt uchwały. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejny program. Dziękuję.